Moje nazwisko Maj Ryszard. Mam gospodarstwo rodzinne wspólnie z 4 dziećmi i żoną w obszarze 1400 hektarów ziemi ornej. Do tego produkcja trzody chlewnej w cyklu zamkniętym 2000 macior. I do tego mamy biogazownię. Biogazownia powstała w 2010 roku, żeby zneutralizować wszystkie zapachy po produkcji trzody chlewnej. Do tego mamy dwie spółki, dwie grupy producenckie. Pierwsza grupa, gdzie okoliczni rolnicy oraz nasze gospodarstwa sprzedają przez tą grupę producencką trzodę chlewną. Druga spółka, druga grupa to jest producentów zbóż i rzepaku, to jest firma Agromar. Firma Agromar zajmuje się dodatkowo jeszcze produkcją mąki. Produkujemy mąkę w jednym młynie pszenną, w drugim młynie żytnią. Dzienny przerób to jest w granicach 100 ton ziarna. Dodatkowo Agromar produkuje paszę do całej tej naszej grupy produkcji trzody chlewnej. Dodatkowo od 2014 roku wybudowaliśmy ten tu właśnie obiekt. Najpierw na 2000 ton zbóż, 1500 magazynowanie plus 500 ton zbiornik buforowy do zboża mokrego, który potem idąc przez suszarnię jest magazynowany w pozostałach. W tym roku, w 2018, dobudowaliśmy następne 3 zbiorniki na następne 1500 ton. Także na dzisiaj mamy zbiorniki magazynowe na 3000 ton plus ten buforowy na 500 ton. Do tego jest suszarnia o wydajności 100 ton kukurydzy mokrej. Zboże przyjmowane jest w tym na ten kosz tutaj w magazyn. Tu jest sypywane obojętnie w jaki sposób. Rolnicy mogą i do tyłu i z boku wyrzucać. Ciepło do suszenia tych zbóż jest brane z biogazowni. Biogazownia, która wytwarza ciepło w granicach 1,2 MW ciepła, jest brane do suszenia, a niewystarczającą ilość, jak suszymy kukurydzę, jest brany biogaz też właśnie z tej biogazowni. Nazywam się Damian Maj, reprezentuję spółkę Agromar. Jest to firma rodzinna. Razem z ojcem i z braćmi oraz mamą prowadzimy skup zbóż oraz przetwórstwo zbóż na mąkę. Stoimy przy obiekcie wybudowanym z funduszy unijnym w 2014 roku. Otrzymaliśmy dotację 50% do inwestycji. Inwestycja na poziomie 2,5 miliona złotych składała się z wybudowania 3 zbiorników magazynowych dostarczanych przez firmę BIN o pojemności 550 ton każdy oraz zbiornik buforowy o pojemności 500 ton. Obieg jest wyposażony w nowoczesny kosz zasypowy o wydajności dla pszenicy 50 ton na godzinę, dla rzepaku 30 ton na godzinę oraz kukurydzy 30 ton na godzinę. Obieg z przeznaczeniem jest głównie do skupu rzepaku w sezonie żniwnym letnim oraz go przechowywaniem i przetwarzaniem oraz w sezonie jesiennym do suszenia i przechowywania kukurydzy. Obieg jest wyposażony również w suszarnię daszkową w ruchu ciągłym o pojemności 30 ton na godzinę, a wydajności 100 ton na dobę. Źródłem ciepła jest biogaz oraz ciepło pochodzące z biogazowni. Palnik wyposażony o mocy 1200 kW jest napędzany ciepłem z biogazowni oraz dogrzewany z biogazu. Jeśli chodzi o przeznaczenie obiektu, głównie służy nam jako rodzinnej firmie do przechowywania oraz przetwarzania zbóż, jak również okoliczni rolnicy mają możliwość przechowania oraz skupu swoich płodów. Także pracujemy regionalnie, rozwijamy swoją działalność o nowe produkty. W 2018 roku uruchomiono suszarnię do wysłotek, która suszy również wysłotki mokre z
pozyskiwane są z okolicznych cukrowni oraz sprzedawane i we własnym zakresie użytkowane w gospodarstwie. Obieg jest nowoczesny, z systemem wentylacji oraz z monitoringiem temperatur. Także na każdym etapie przechowania możemy monitorować zabieg składowania. Jeśli chodzi o rok 2018, ten obieg oprócz dodatkowych 3 zbiorników, które dostawiliśmy również z dofinansowania unijnego, wyposażony został w czyszczarkę dokładnego czyszczenia. To umożliwiło polepszenie jakości towaru składowania. Wszystkie odpady są zagospodarowywane z procesu czyszczenia też przez biogazownię, a towar, który uzyskujemy po czyszczeniu, jest na tyle dobry handlowo, że możemy poszczycić się handlem z zagranicą, czy również sprzedażą na statki. Także największe firmy w Polsce chętnie od nas kupują, bo zawsze mogą liczyć na bardzo dobrej jakości towar. Oprócz tego został ten obieg wyposażony w urządzenia laboratoryjne, które pozwalają przy skupie oraz przy wydawaniu na bieżąco badać parametry typu białko, wilgotność, gęstość, gluten oraz zanieczyszczenia. To umożliwia nam i podnosi nam również prestiż, jeśli chodzi o handel zbożami.